Dzień dobry kochani, witam się z Wami z mojego tarasu. Piotrek ma teraz spotkanie i cały czas nawija, także musiałam tutaj wyjść na zewnątrz. Dzisiaj rano dzieje się dużo w tym mieszkaniu, które remontujemy. Pojechałam otworzyć panom mieszkanie, ponieważ dzisiaj kładą podłogi, panele w pokojach i będą montowali drzwi oraz listwy przypodłogowe. Także Wam dzisiaj pokażę później, jak już skończą, jaki będzie efekt. Sama jestem ciekawa. Oczywiście wiecie, jak to jest. Zawsze coś trzeba dokupić, bo wszystko pozamawialiśmy w Leroy. I wybraliśmy taką usługę z montażem. Natomiast ten montaż robi firma, jak to się nazywa, podwykonawcy. Więc przyjechało dwóch fajnych bardzo chłopaków, miłych, sympatycznych i wszystko dzisiaj rano z nimi ustaliłam, czyli jak ma być ułożona podłoga, w którą stronę, gdzie montujemy listwy, ale okazało się, że jeszcze brakuje nam takich ćwierć listew, które będą montowane między podłogą a oknami balkonowymi, więc będę musiała jeszcze dzisiaj podjechać do Leroy i im te listwy dostarczyć, więc pokażę Wam, jak będzie wyglądało mieszkanie po... Myślę, że teraz już będzie taka naprawdę znacząca różnica, jak już będą te podłogi, więc te najważniejsze rzeczy będą już zrobione. Także bardzo się cieszę, że to już dzisiaj i że panowie się dzisiaj z tym wyrobią, bo obawiam się, że może to się przeciągnie na jutro. A jutro też jest wspaniały dzień, w końcu zabieramy moją siostrę ze szpitala, także jedziemy jutro z moją drugą siostrą po nią i spędzimy tutaj razem wszystkie siostry weekend, żeby moja siostra mogła jeszcze tak na powietrzu dojść do siebie. Ona przez ponad 3 miesiące nie wychodziła na dwór. To sobie wyobraźcie, jaka ona musi być niedotleniona, jaka ona będzie osłabiona, więc chcemy tutaj jej zapewnić fajne warunki, żeby sobie posiedziała w ogrodzie. Ja przygotuję jakieś zdrowe posiłki, będzie naprawdę fajny weekend. Także dzieje się. A wczoraj byłyśmy z Karmelką w bibliotece. Oddałam tą książkę arabską o tych, chyba jak podrywają szejkowie. Nie doczytałam tej książki, w ogóle nie mam jakby fazy na czytanie. Natomiast jakby ta informacja o tym, że moja siostra już będzie mogła wyjść ze szpitala, jakby chyba zrzuciła taki kamień ze mnie, bo nie mogłam się w ogóle skupić. Miałam taki natłok myśli i też ten remont i też moja druga siostra remontuje pomieszczenie, więc załatwia dużo spraw, w których ja też jej pomagam, więc mamy naprawdę dużo na głowie, ale myślę, że ta informacja o tym, że z siostrą moją jest lepiej, chyba mi pomogła zrzucić ten ciężar i tak mam już ochotę poczytać takie książki bardziej takie rozwojowe, nie takie głupotki. No i tak sobie wczoraj pogrzebałam po tych półeczkach w bibliotece. Szukałam czegoś Agnieszki Maciąg, ponieważ ja przeczytałam już część książek Agnieszki i wszystkie te, które czytałam, akurat były poza jedną i też tych z przepisami nie chciałam, bo jakby ja nie lubię z przepisu tak gotować z takich książek. Wzięłam sobie książkę o menopauzie. To jest Menopauza, podróż do esencji kobiecości. Oczywiście ja jeszcze, to jeszcze nie jest mój czas na menopauzę, natomiast ja zajmuję się masażem, masuję głównie kobiety i są to głównie kobiety właśnie w takim wieku menopauzalnym. I chciałam troszeczkę lepiej zrozumieć ten proces, który zachodzi w ciele kobiety, dlatego właśnie chciałam... Chcę przeczytać tą książkę. Tutaj oprócz tej samej menopauzy jest dużo innych fajnych rzeczy. Na przykład tutaj otworzyłam książkę przypadkowo i mamy ajurwedyjskie porady. Ja bardzo lubię ajurwedę. Ogólnie Agnieszka bardzo fajne rzeczy opisuje w swoich książkach, więc na pewno z tego skorzystam. To jest raz. Dwa, wziąłam sobie księgę urody czarownicy. Tutaj jest sporo różnych przepisów. Ogólnie są tu magiczne sposoby na dbanie o ciało i duszę. Wiecie, że
My jesteśmy naczyniem połączonym, czyli nasze ciało, nasza dusza i nasz umysł to są te naczynia takie połączone i trzeba pracować nad całokształtem. I tutaj na pewno znajdę fajne rzeczy. Myślę, że tak powoli wracam do siebie, zaczynam się znowu uspokajać i mam ochotę właśnie na te moje takie poranne rytuały, nie tylko poranne, ale takie zdrowotne rzeczy, które wcześniej robiłam, a teraz dziś ze względu właśnie na to takie spięcie nie mogłam się skupić. Odłożyłam medytację, bo też gdzieś tam czułam, że jakby nie mogę się rozluźnić. Chociaż ta medytacja tak naprawdę by mi w tym pomogła, ale no trzeba się przemóc, żeby wejść z powrotem na te dobre tory. I trzecia książka, którą wzięłam, Po schodach do nieba. To jest książka, myślę, o życiu, o tym, że śmierć nie jest końcem. Jest mi to temat bardzo bliski. Ja wierzę w reinkarnację i też no jakby miałam styczność z rzeczami, które są do tej pory niewyjaśnione. I myślę, że takie książki na pewno też pomogą mi niektóre rzeczy zrozumieć bardziej. Myślę, że bardzo ciekawa pozycja. To jest nawet informacja o tym, że 13 milionów sprzedanych egzemplarzy, więc ta książka po całym świecie latała. Najgłębszy i najpełniejszy opis doświadczenia śmierci w dziejach. Śmierć kliniczna i tak dalej. Myślę, że pochłonę tą książkę bardzo szybko. Jeszcze chciałabym Wam pokazać, jaki fajny sobie kupiłam kubeczek w Pepco. Byłam ostatnio w Warszawie, z teściową wybrałyśmy się na zakupki, ona też lubi. I to jest taki kubek, on jest dosyć spory. Ja nie mam zamiaru chyba w nim pić, on kosztował 20 zł. Nie mam zamiaru w nim pić, ale chciałabym coś w nim chyba przechowywać, bo jest taki słodki, albo tak sobie wyobraziłam zrobić taką zupkę, nie wiem, grzybową z grzankami, podać mężowi, tak zrobić mu taką niespodziankę. Bardziej go tak kupiłam ozdobnie, bo tutaj w tym miejscu będzie wisiała półeczka, tylko musimy tu jeszcze pomalować niektóre tutaj momenty, bo tu przy płytkach się powróciło i tutaj będzie taka półeczka. Ja sobie chciałam właśnie tutaj może na tej półeczce postawić parę fajnych rzeczy i jeszcze widziałam na chyba na Temu albo na AliExpress taką fajną podstawkę pod łyżkę, jak się gotuje, że jak się gotuje, coś miesza i trzeba potem odłożyć łyżkę, to właśnie taki grzybek leżący i chyba go sobie kupię, żeby mi ładnie te grzybki dwa współgrały. Lubię te takie jesienne ozdoby, właśnie typu grzyby, liście, co tam jeszcze jest, dyńki. Niedługo idę na górę szukać tego mojego kubeczka dyniowego, który jeszcze niedawno chowałam, bo przedłużyłam trochę ten okres. Schowałam go, ale wyjmę, bo pomyślałam sobie właśnie, że chcę tak fajnie napić się kawki, jak już będzie ten sezon już taki jesienny, prawdziwy i napić się właśnie rano kawki w tym moim kubeczku dyńce, więc uwielbiam jesień. Jesieniara! Idziemy z Karmelką na spacerek. Pogoda jest cudowna, jest cieplutko, ale wieje wiatr, taki delikatny, no uwielbiam taką pogodę. Idealnie tak mogłoby być dla mnie całe lato, bo nie lubię takich upałów, ale uwielbiam ten właśnie czas, jak się kończy powoli lato i przychodzi ta chłodniejsza bryza. Cudownie jest. Gdzie ten mój? Gdzieś tam się zatrzymała, no. Muszę na nie poczekać, przecież nie zawołam jej, bo jest głucha. Jedna z jabłonek i widzę, że już ostatnie jabłko, chyba dwa ostatnie jabłka zostały. Nie, jeszcze jakieś tam wisi. Dobra, biorę to jabłko.
doszedł mi nowy kwiatuszek. Dostałam go od Piotra. On był tutaj bez tej małej doniczki, ale zobaczcie, jaką ma malusieńką tą doniczkę. I jest taki przechylony, bardzo piękny. Nie pamiętam, jak się nazywa. Gdzieś tą kartkę chyba zatrzymałam. O, tutaj jest. Co to? Czekajcie, nie widzę. Kwiat bromelia. Bromelia. No i będę musiała go przesadzić chyba do tej doniczki, bo ta mi została pusta. Ale teraz nie chce mi się tej ziemi znowu wyciągać. Więc na razie niech on sobie tutaj siedzi. Ale będę musiała właśnie to zrobić. I tak. Są kwiatki u mnie w domu, które nadal nie mają tych osłonek takich ładnych, ozdobnych, bo nic nie mogę znaleźć. No jeszcze tam będę szukać, ale bardzo ładnie mi te kwiatki tutaj po tym przesadzeniu rosną. Jestem bardzo zadowolona, tutaj wychodzą nowe, ale bardzo o nie dbam. Podlewam tak niedużo, ale częściej. Czasem coś tam do nich mówię. O, i proszę bardzo, jakie nowe listki wychodzą. No, bardzo dobrze im jest po tym przesadzeniu. Tylko jeden nie przeżył, ten żółwik mi nie przeżył. Reszta super fajnie się trzyma. No tylko muszę właśnie znaleźć im te osłonki. No i cały czas ich tutaj przybywa. No nie chcę też, żeby było ich za dużo, ale bardzo też się cieszę, że mąż mi taką niespodziankę zrobił i kupił mi kwiatuszek, więc bardzo jestem mu wdzięczna. I witam w rodzinie kolejny kwiatuszku. Dzisiaj mam ten zły dzień na włosy. Jakoś tak mi przeszkadzają te włosy. Jakoś rano myłam na szybko, nie zdążyłam ich wystylizować. Ja już tak się przyzwyczaiłam do tego, że albo zakładam ten suchy wałek, albo używam tej mojej suszarki, która ma te końcówki, które same nawijają włosy, że teraz jak nic nie zrobiłam, to jakoś tak mi dziwnie. Chciałam Wam jeszcze o czymś powiedzieć. W ostatnim filmie, jak byłam w Warszawie, pokazywałam część kosmetyków, które kupiłam w Hebe. Natomiast to nie wszystko, bo mam jeszcze dwa kosmetyki, które planuję wprowadzić, jak już nie będzie takich słonecznych dni. Ponieważ tą kurację robi się od jesieni. I mam tutaj na myśli retinol. I zamówiłam sobie taki retinol z Nakomi. To jest 0,25% stężenie. Nigdy jeszcze wcześniej nie stosowałam retinolu. Dlatego zaczynam od takiego bardzo małego stężenia i będę stosować ten retinol 2 razy w tygodniu na okolice pod oczy i na tutaj dekolt, natomiast na twarz 3 razy w tygodniu. I tak, po tym jak się posmaruje retinolem już na noc, to na to się nie nakłada kosmetyków. Przynajmniej ja tak będę robić, ale awaryjnie kupiłam sobie ceramidy, też znakomi. Ceramidy, które jeżeli zobaczę, że ta moja skóra jakoś jest nadreaktywna po retinolu, jakaś podrażniona, źle się z nią czuję, to po około 40 minutach od posmarowania, przepraszam, myślałam, że ktoś dzwonił, myślałam, że to może panowie od podłogi, od posmarowania wtedy użyję tych właśnie tego kosmetyku z ceramidami, więc tak czy siak będę tego używać, no i jestem podekscytowana, że w końcu się odważyłam i zaczynam z tym retinolem. Retinol w takim małym stężeniu nie wiem, czy zobaczę, że jakoś tak na mnie działa złuszczająco, natomiast chcę zużyć to całe opakowanie i dopiero jak zużyję to całe opakowanie, przejdę do trochę wyższego stężenia i będę też bardzo ostrożna, delikatna i mam nadzieję, że fajnie ta kuracja będzie przebiegała. Jestem bardzo ciekawa, czy stosowaliście kurację retinolem i jakie są Wasze wrażenia, więc bardzo proszę, podzielcie się ze mną w komentarzu swoim doświadczeniem z retinolem, bo u mnie to będzie pierwszy raz, mam 38 lat, nigdy jeszcze tego nie stosowałam, dużo o tym słyszałam, ale też z retinolem trzeba bardzo uważać, trzeba się zapoznać, jak to używać, ponieważ obecnie w drogeriach jest dużo kosmetyków, które mają wysokie stężenia, czy to retinolu, czy innych kwasów złuszczających i trzeba bardzo uważać przy stosowaniu, ponieważ można sobie zrobić krzywdę. Tak naprawdę, szczególnie jak jeszcze są te słoneczne dni i gdzieś słońce złapie nam tą skórę podrażnioną, która się łuszczy. Więc bardzo uważajcie na to, zapoznajcie się z tymi zasadami, którymi należy się stosować przy takich silnych kuracjach. Ale zachód słońca. To tak, dzisiaj pozawoziliśmy z Piotrkiem te brakujące rzeczy, czyli te ćwierć wałki.
I jeszcze brakowało białych akryli, więc kupiliśmy, dowiedzieliśmy, więc widzieliśmy już ten pierwszy efekt od razu inaczej. A teraz jedziemy już tam pod mieszkanie, bo coś czujemy, że zaraz będzie koniec robót i zobaczymy, jak wygląda efekt końcowy. Karmelka jest gotowa, już myślała, że zniesie jajko, bo tak już chciała jechać, a od razu ją weźmiemy na spacer w tamtych okolicach. Jeszcze póki tako, jako takie światło jest, to już pokazuję. Są tu panele przepodłogowe i mamy drzwi. Bardzo fajnie te drzwi wyglądają. Takie są białe, klameczki i takie wybrałam. Łazienkę pokażę chyba innym razem. Ale fajnie to wygląda, naprawdę. Wszystko jest zamontowane. Od razu jest duża różnica. Jest gigantyczna. Gigantyczna. Ładnie pachnie takim panelami nowymi. Oczywiście w kamerze jest jakiś taki całkowicie inny kolor niż w rzeczywistości. W rzeczywistości jest cieplejszy kolor. No i jeszcze będę musiała przyjść z farbą i dokonać takich poprawek różnych, bo tutaj myślałam, że jakoś tak, nie wiem, myślałam, że całość tutaj będzie zasłonięta, a widzę, że jednak mogłam się bardziej postarać. No, ale bardzo mi się podobają te drzwi. One były w Leroy w promocji, kosztowały chyba 200 albo 69, albo 289 bez klamek. Więc fajna cena na takie solidne, białe, całe drzwi. A w łazience są takie z taką szczeliną specjalną. Może zamknąć. Żeby pokazać, jak widać światło, bo obawiałam się, że jak nie będą miały drzwi tej szybki, to że nie będzie wiadomo, czy ktoś jest. Ale będzie wiadomo, bo jak się pali światło, to widać. Fajnie do tyłu idzie, nie? Zgrywa ten... Grzecznego, nie? A idzie na niego. Misia, ale jesteś cyko. Jaki ten, widziałeś? On się boi, ale idzie za. No, co się dzieje? No musicie się poznać, bo jesteście sąsiadami, więc... To jest ten, Love is Blind. Jak się spotkali u ciebie w tym piekle. Nie, to tak, ryby tak jest. Zobacz, ona jest odważniejsza, ona chce zrobić ten pierwszy krok. Ale on jest też trochę zestresowany. Chodź, chodź, nie stresuj się. Bo buziaku. Zobacz, byście byli dopasowaną. No zobacz, jakie.